Witajcie w piątkowe popołudnie na budowie przystanku Łódź po lesie. Widzimy beton leją. Wydaje mi się, że jet grunting jest robiony. Betoniara chodzi. To jesteśmy na minus 3. Znaki, że tarcza pracuje. Ha, ha, ha. Mamy tarczę. Proszę bardzo. Pracująca Katarzyna, duży TBM wierci. Mamy jedną z niewielu okazji podejrzeć, jak wygląda proces wiercenia. Niesamowicie to wygląda. Cała technologia procesu wiercenia maszyny. Musi być wyjątkowo ciepło, bo widać, że paruje proces tarcia, chemia, wszystko powiązane ze sobą. Trzęsie się, czuję, że tarcza pracuje. Znajdujemy się w tej chwili na poziomie minus 2. Niesamowite, słuchajcie. Niewielki kawałek nam został do ściany południowej. Naprawdę jesteśmy blisko. Za chwilę Katarzyna będzie na ukończeniu przystanku po lesie. Przejdźmy się w stronę poukładanych tubingów. Zobaczmy, jak to wygląda. Proszę bardzo. Ostatnim razem, jak byłem, to Katarzyna znajdowała się w tym miejscu i tu była robiona rewizja. Rewizja czoła tarczy. I mamy północną ścianę przystanku po lesie. Poukładane pełne ringi będą rozbierane. Widać, jak w dali paruje. Zbliżamy się do miejsca, gdzie byliśmy poprzednio. Poukładane pełne ringi. Będziemy się przyglądali później, jak wygląda
demontaż ringów, wybieranie. Powoli widzę, że wszystko idzie do przodu. W dobrym kierunku przede wszystkim. Poziom minus 2. I północna ściana, do której zmierza Katarzyna. Krótka wizyta na minus 1. Na górze tachimetr. Spojrzymy na TBM-a z poziomu minus 1. Widzimy tachimetr.